Porażka Mieszka Gniezno w Kleczewie z miejscowym Sokołem oraz wygrana z Awią w Gnieźnie to bilans dwóch pojedynków kontrolnych, jakie rozegrali podopieczni trenera Przemysława Urbaniaka w ramach przygotowań do nowego sezonu ligowego. Dwa sparingi bardzo wartościowe. Na pewno mecz z Sokołem pokazał, że błędy indywidualne, które przytrafiły nam się w czasie spotkania, już drużyna, która w rozgrywkach trzecioligowych jest mocną ekipą, już to wykorzystała i mogliśmy temu zapobiec, ale niestety przegrywamy 4-0 i zasłużenie przegrywamy, aczkolwiek uważam, że ten wynik był za wysoki. Ale tak jak mówię, to jest piłka nożna i jeżeli popełniamy błędy i przeciwnik jest w dobrej dyspozycji, to wykorzystał. Także jeszcze raz powtórzę, że zasłużona porażka, ale wyciągamy wnioski i wiemy, co tam było źle. Jako całość wyglądaliśmy nieźle, ale tak jak powiedziałem, te błędy indywidualne spowodowały to, że przegrywamy spotkanie. Swoje akcje też mieliśmy, ale niestety nie udało się. Dzisiaj Awia Kamionki, zespół z piątej ligi, na pewno zdecydowana przewaga naszego zespołu, pewne zwycięstwo 5-0, fajnie, że na 0 z tyłu, fajnie, że wszyscy zawodnicy pograli i najważniejsza taka dla nas, dla całego sztabu informacja, że wszyscy zdrowi, bo wiemy, w jakich warunkach musimy teraz trenować, w jakich warunkach gramy te spotkania. Jest bardzo ciężko, ale takie mamy hobby, kochamy grać w piłkę nożną i kochamy to robić. W zespole zagrali czterej nowi pozyskani zawodnicy. Jeżeli chodzi o Kacpra i o Mateusza, już są troszeczkę dłużej z nami. Dzisiaj w spotkaniu i w spotkaniu z Kleczewem zaprezentował się Wojtek Klimko, a dzisiaj po raz pierwszy Dominik Drzewiecki. Także ta dwójka, która jest z nami dłużej, na pewno już trochę więcej mogę o nich powiedzieć, aczkolwiek mam nadzieję, że będą to wartościowi zawodnicy, którzy dadzą naszej drużynie takiego impulsu i na to bardzo liczymy. No i cóż, już coraz bliżej rozpoczęcie sezonu. Zostały nam jeszcze dwa mecze sparingowe i grało punkty. A rozpoczęcie sezonu ligowego już 3 sierpnia. Zapraszam wszystkich serdecznie na mecz. Wszystko na to wskazuje, że w sobotę. Planowane było spotkanie na piątek, ale niestety Jarota nie zgodził się na to, aby przyjechać tutaj do nas w piątek. Musimy się do tego przystosować i mecz będzie w sobotę. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków sportu. Myślę, że warto przyjść, zobaczyć Mieszko w akcji. Serdecznie zapraszam. Mecz rozegrany zostanie przy ulicy Strumykowej, a jego początek zaplanowany jest w samo południe.